Siemanko widzowie, dzisiaj kolejny materiał z oceniania składów widzów, tak jak chcieliście na Discordzie, jak pisaliście w komentarzach. Mamy drugą część składów, zobaczcie, że jest jeszcze tyle, tu mogę w dół przesunąć, także no myślę, że dzisiaj wszystkiego nie załatwimy, ale jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy kolejny odcinek, no i bez zbędnego przedłużania, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbicie najlepszego twojego Discorda w Polsce, no i zaczynamy ocenianie składów. Pierwszy skład od Mordziotego, no powiem szczerze, że nie wygląda on zachęcająco. Na pewno do wymiany jest połowa. No Joe Gomez wiadomo, może zostać. Walker może zostać, Arola może zostać, to bramkarz. Kimpembe niby dobry, ale już na ten etap gry. No w sumie tak samo jak te zwykłe karty Gomeza i Walkera. No i Lucas oczywiście, no ale ogólnie, poza Neymarem, Mbappe, Vardim, to i Walkerem może, no i tym Gomezem, do wymiany jest wszystko. No szczerze mówiąc, taka ocenka, no może 4 na 10, bo nic tu ciekawego nie widzę. Zresztą wam też się ten składzik nie podoba, ale przechodzimy dalej. Mamy tutaj składzik od Marcela. In-game 4, 2, 3, 1, SPD, Kroos, Kimmich, LP, Insigne, Pepe, Sanchez, Po, Zidane, N, Benzema, w planach Ramos, Nesio, zamiast Zajego. Wszystko ładnie mamy tutaj wytłumaczone, no i sprawdzamy, no i widzę, że jest tu bardzo przyjemnie. Jest Mendy, legendarny, jest Kunde. W sumie gdyby była kaska, no to za Kunde bym dał jakiegoś Varana specjalnego, no i tutaj będzie za Zajego Ramos SBC. No i ta obrona już będzie naprawdę giga koks. Znowu mamy tutaj tego Benzemę. Już to jest kolejny skład z tym Benzemą. No, szczerze mówiąc, też grałem parę razy w Foot Champions w tym tygodniu na tego Benzemę. No i muszę powiedzieć, że gra naprawdę nieźle. Nie wiem, jakim cudem w ogóle Benzema aż tak dobrze się wstrzelił. No, w sumie to nie wiem, czy aż tak giga dobrze się wstrzelił, bo niektórzy ludzie pisali, że ten Benzema jest klocem. No, ale naprawdę, jak wam gra dobrze i go używacie i mi strzela kosmiczne bramki, no to jest w porządku. Zobaczmy jeszcze co. Kroos, okej. Okay. Lubisz, to spoko. Ewentualnie jeszcze tego Insigne bym zamienił, ale też słyszałem, że jest dobry. Jednak chyba Neymar byłby lepszy mimo wszystko. No ale składzik naprawdę, no nie mam się do czego tutaj przyczepić. Mendy zwykły, ale zwykły Mendy wiadomo, że daje radę. Nie ma tutaj tych kart typowo meta, jak zawsze, jakichś Mbappów i tak dalej. To na pewno na plus. No ale jednak na lewe skrzydło rzuciłbym jakiegoś Neymarka za tego Insigne. No ogólnie myślę, że można tutaj nie szaleć zbytnio, nie będę zbytnio szaleć z ocenami, żeby jakaś dycha może jedna się jedyna znalazła. No i myślę, że takie 8,5 też mogę tutaj dać za ten składzik. Lecimy dalej. O, składzik od SB. In-game 4-4-2 albo 4-2-3-1. 9 łapeczek w górę. Jak ktoś moje łapeczki, to nie są, wiecie. Ja nie widziałem tych składów wcześniej, tylko zostawiłem pod każdym składem łapki, żebyście mieli łatwiej klikać. No nie, już mówię to drugi raz rzędu w kolejnym odcinku, ale tak jak ktoś nie widział poprzedniego, to żeby było wiadomo. I co tutaj mamy? Oj, widzowie, mamy tutaj naprawdę potężny skład. Tego Butragenio swoją drogą też ma Optimusa i jest naprawdę świetny. Jest Maradona 97, ewentualnie tego Vasqueza bym wydupił kompletnie. No nie wiem, może nawet jakiegoś De Jonga Totsa bym tutaj zmieścił. Ewentualnie Ronaldinho, ale to w sumie jest tylko, jest dwóch defensywnych, tak? Zaraz zobaczymy, 4-4-2. Czyli tak jak jest, albo 4-2-3-1. No nie, no to tutaj takiego De Jonga. Ewidentnie De Jonga bym tu wrzucił, Totsa, ale poza tym to jest naprawdę konkret. Jest piękna ikona na środku obrony, bardzo, bardzo szanuję. Jest Dembele SBC, którego też mam, jest Bamba za Foot Champions. Ładnie to wszystko jest połączone, no dużo ikon. No i ten skład, jeszcze w ogóle jaka ławka, no, na pewno na wypożyczeniu jest ten Messi. Nie wierzę, żeby on na ławce był trzymany tak samo jak Nazario. Tutaj może jakiś mały skamik chciał polecić. Takie karty na ławce to nie gram nimi, ale najprawdopodobniej są one na wypożyczeniu. Ale w każdym razie składzik naprawdę giga koks. No i tutaj ofensywna, nie wiem czy nie pierwsza dziewiątka, oczywiście w tej serii z oceniania. No ale tutaj dziewiątkę naprawdę bym zostawił. Nie ma tu nic do zmiany poza tym Vasquezem, jak dla mnie. De Jong Totsik by idealnie tu pasował. Lecimy dalej. Składamy w dół, składamy, scrollujemy w dół. I składzik od Davida. Mamy tutaj in-game oraz jak to wygląda. Zobaczmy. Najpierw zobaczymy sobie, co on tu ma ciekawego. No wszyscy na full zgrania. Dobra, nie, poza Ashley'em Cole'em. Nie będziemy tutaj tego tak sprawdzać. Jeszcze ławeczkę mamy. I zobaczymy sobie tu po prostu, jak jest ułożone in-game. Proszę bardzo.
Jest Drogba i Griezmann. Fajne dwie karty. Tak samo jak ten Vinicius. Oj, oj, oj. Vinicius chyba niestety nie doczekał się kolejnego upgrade'a, chyba że już ma maxa. Szczerze mówiąc to nie pamiętam, ale no niestety Brazylia przegrała w finale, więc nie będzie kolejnego upgrade'a. Ale mamy tutaj tego Kimisia, który jest bardzo często, widzę, przez was używany. Ja to rozkminiałem, czy go nie przepalić na Totsa Ramosa, znaczy na Totsa, na SBC Ramosa, na środek obrony. Ale no widzę, że tutaj Kimisz daje radę. Swoją drogą też nim trochę pograłem, no i muszę powiedzieć, że dobrze sobie radzi na SPD, bardzo dobrze sobie radzi. Tak poza tym składem, znaczy poza tym składem, poza tymi zawodnikami, to chyba też się nie ma do czego przyczepić. Jest Douglas Costa po raz kolejny, lubię tego zawodnika, także szanuję bardzo. 0-1 punkt oceny oczywiście za Douglasa pójdzie. Mamy jeszcze tutaj tego Caio Henrique na lewej obronie, no i szczerze mówiąc, to ja bym tu nawet zwykłego Mendiego, no bo no, ten Caio mnie nie przekonuje, też grałem na niego parę razy, no i był kręcony, no jak bęben w pralce. No, także tak, po prostu. Oczywiście jeszcze tego Kunde można by było wymienić. No wiadomo, że fajny ten zawodnik jest, dużo ludzi go zrobiło, bo on był chyba za darmo do zrobienia w zadaniach, że nim grało, ale teraz to nawet myślę, że Varane jakiś nawet zwykły by chyba lepiej sobie poradził. No i Jesus na was na prawej obronie. Nie grałem za dużo, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Nie grałem na niego i nie grałem nim. No ale grałem jego zwykłą wersją, no i poza tym, że jest szybki, to za bardzo się niczym nie wyróżniał, ale składzik też w porządku, też nie ma nakokszonych gigakart typu Mbappe 99, Neymar 99 czy coś w tym stylu. Taki zwykły, fajny, przyjemny składzik. Ósemeczka, 8,5 nawet, nie no, ósemeczka wędruje. Tak może zmniejszymy troszeczkę kryteria oceniania, żeby wiecie, no, żeby nie było samych ósemek, dziewiątek i dziesiątek. A tutaj skład od Dawidka, zdjęcie na dole, no to nie będzie, zdjęcie później najwyżej. Bo nie będziemy teraz się bawić, tylko lecimy po kolei. Kolejny składzik od Pawiksa, wymiennie tylko Klosterman i Paredes. No i co my tu mamy? Znowu jest Benzema, oj, ale jest Alessandrini. Jest Alessandrini, to w jakiej wersji? No ta karta jest piękna, grałem jego wersją 85 i co on robił przez kilka dobrych miesięcy, ładnie sobie śmigał u mnie. Gnabry, Piszczu, Klosterman, trap na bramce. No tutaj Neuera wiadomo, można by było wsadzić, ale bramkarze aż tak gigaważni nie są. No ten Dezai i Deco troszeczkę bolą w oczy, no nie powiem, że nie. No może dobrze ci się nimi grać, ale naprawdę są lepsze alternatywy. No wiem, że ikonosz by połączyć, no to spoko. No chociaż ten Deco może jeszcze jednak dałby tą radę, ale no Deza jego był ewidentnie wymienił na jakiegoś, nie wiem w sumie, nie wiem na kogo bym mógł wymienić, żeby miał full zgranie z Kimisiem, ale Kimiś chyba nie musi mieć nawet full. Dałby radę na 8 czy tam na 7, no to jakiegoś ofensywnego Mbappe bym tu nawet wrzucił, szczerze mówiąc. Mbappe bym wrzucił, też by nie miał fulla, ale no jakoś by się to dało poukładać, ewentualnie jakoś tam innego środkowego pomocnika ofensywnego. Oczywiście nie znam formacji in-game, więc w sumie nie wiem po co to mówię, skoro Dezai zapewne leci na SPD, bo tą formacją nie grasz. No ale jeżeli Dezai leci faktycznie na SPD, no to jeszcze to ujdzie, no ale i tak bym go wymienił, no nie? I tak bym go wymienił. Marquinhos z Paredesem na obronie do kwartetu z Klostermanem oraz Piszczem. Fajnie to wygląda. Ode mnie też ósemeczka za ten składzik, tylko tego Dezajego jakoś bym podmienił na kogoś innego, a tak jest w porządku. Składzik od Kazika, no tutaj widzę, że też nam się podoba. Tak to wygląda, wszyscy na full zgrania poza Zambrotną, który jest na 7. No i zobaczmy jak to wygląda in-game. Na środku Piszczu z Jogomezem, Theo Hernandez i Zambrotta. No ta obrona naprawdę bardzo potężna razem z Nickiem Pope'em na bramce. Jest Optimus Gerrard i Optimus Makelele, Iniesta i Jesse Lingard. Tej karty to ja chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś nią grał. No ale fajnie, że komuś się przydała. Jest jego Jota, no i Barnes. No i szczerze mówiąc, tutaj chyba też nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Nie ma co za bardzo zmieniać. Fajnie, że jest taki Iniesta z SBC, że się tu znalazł. Fajnie, że taki Lingard się znalazł. No bo to są karty no nie za bardzo używane z tego co widzę. No w meczach oczywiście, no i z tego co widzę, no tutaj w składach, że mało jest takich kart. No ale ogólnie naprawdę w porządku.
nie wiem, czy bym coś tutaj zmieniał, bo nie ma tak naprawdę za bardzo co zmieniać i się do czego przyczepić. Także możemy to zostawić tak jak jest. Ode mnie solidne 8,5. Bardzo fajny składzik, podobał mi się. No i kolejny mamy od Szymkry składzik. No i tu widzę, potęga CR7 i João Felixa jest widoczna. Dopełnia tego Bruno oczywiście do zgrania, ale no wiemy, że Bruno jest po prostu dobry. Dalej gdzieś na SPO, Essien, De Bruyne, też De Bruyne grałem na SPD swoją drogą i radził sobie bardzo dobrze. Potężny Kyle Walker na środku obrony, jest Piszczu, Tapsoda do full zgrania z Piszczem, Jasin na bramce i Luke Shaw na lewej obronie. No i szczerze mówiąc, to tylko bym chyba Luka Shawa wymienił, ale nie wiem nawet za kogo, bo nie wiem, czy tam jest jakiś fajny obrońca z Premier League, może Chilwell, ten Chilwell nowy z tego kandydatów do sławy, czy jak ta karta się nazywała, to tego Chilwella ewidentnie bym tylko tutaj zmienił, a reszta jest naprawdę giga koks. No wygląda bardzo potężnie ten skład, naprawdę bardzo fajnie jest to połączone. No i myślę, że też tutaj dziewiąteczka wleci, ofensywna, no bo składzik jest potężny. No i kolejny, jeszcze chyba dwa albo trzy składziki sobie zrobimy, bo widzę, że już tutaj mam 10 minut. Arbuzek pisze, że skończył grać FIFA tydzień temu, przepalił składzik i przeprasza za koncepcyjny. Na ławie był Aubar, TTF, Retu, rodzinowy OR, SBC, TOC. IG się zmienia tylko Iniesta, SPO, a Xavi, SP. Zobaczmy, jak to wyglądało. No i wyglądało to fajnie. Poza tym, że jest tutaj zwykły Messi, bo szczerze to no jakoś nie jestem fanem tej karty. Słabo sobie radziła, jeżeli nie grałem nią, co prawda, ale jeżeli przeciwnik miał takiego zwykłego Messiego, no to dosyć słabo sobie radził. I nie jesteś po Xavi, SP. No fajna pomoc, bardzo fajny tutaj barceloński trio Xavi, Iniesta oraz Puyol. Kunde wiadomo, też bym zamienił za jakiegoś Varana. Radecki na bramce tutaj z przymusu zapewne, bo jest Tapsoba, jest tutaj Coman, fajnie to połączone, naprawdę bardzo fajnie to połączone. Pewnie 100 zgrania jest, nie był na full, tylko jak on miał Suarez oczywiście, no i Kunde, no ale formacja na trzech obrońców, bardziej ofensywnie. No, przyjemnie to wygląda, nie ma też kart typu Mbappe, typu wiecie, Neymary i tak dalej. Powtarzam co drugi skład, ale no fajnie, że nie ma, fajnie, że gracie czymś innym. No i tutaj ten składzik też bym ocenił na solidną 8, albo nawet 8,5. Damy 8,5, no bo są fajne karty typu Puyol, typu Iniesta, typu Xavi. Może nie są jakieś giga super fajne, ale jest to skład pod karty, które lubisz i które no na pewno nie są jakoś giga meta, ale przyjemnie się nimi gra i przyjemnie się widzi, że ktoś też nimi gra. Następny składzik od Piotra za IG4222, wymienny Castells i Zola, więc sprawdzamy. No i Castells, aha, no tak, zwykły Castells wymienny, no to warto wiedzieć, ale fajnie jest to bardzo połączone. Jest na obronie oczywiście szwajcarska paruwa, która jest nie do ruszenia w tym składzie. Jest Piszczu, jest Hernandez, no i jest ten Caio Henrique na lewej obronie i tutaj też bym go wymienił, ewidentnie bym go wymienił, chociaż z Ligę to ciężko chyba na jakiegoś lepszego lewego obrońcę by było. No ale bym go wymienił po prostu, ewentualnie na jakąś ikonkę Roberto Carlosa, nawet Baby, ze względu na to, że go lubię, to go będę polecał. No i dalej mamy Verratiego, Zola wymiennego. No ten Zola to mógłby być w lepszej wersji troszeczkę, no ale może nie ma końców, może coś tam i tak myślę, że daje sobie radę. Jest Bellingham, tutaj bardzo fajna karta, bardzo fajnie, że on tu się znalazł. Jest Coutinho, Antony i Rodrigo. No i fajne to połączenie ofensywne, bardzo fajne, bo nie jest takie typowe, no nie? Że no takie karty, no takie fajne, ale nie za często używane, takie no zrobię sobie w SBC czy coś. No naprawdę fajnie, bardzo mi się to podoba. Tylko wymieniłbym tego lewego obrońcę, ale nie wiem, czy jest ktoś lepszy z Ligę do wstawienia tam. No i tego Zolę na lepszą wersję, a tak jest naprawdę w porządku. No i myślę, że solidną 8 mogę tutaj dać. Następny składzik, no i to będzie już w sumie ostatni składzik, bo mam już tu 14 minut. To będzie jeszcze dłuższy odcinek niż poprzednio. No i składzik od Leonka mamy. I zobaczmy, co tu jest. No tu jest potęga. Wygląda to na potęgę, chociaż w sumie to te ikony aż takie drogie nie są, no nie? No bo taki Del Piero pewnie z pół bańki, taki Nedved może nawet mniej.
Zambrotta też gdzieś z połówkę, ale wygląda to po prostu fajnie, no bardzo fajnie to wygląda. Jest Cuadrado, to plus jeden punkt od razu, mój ulubiony zawodnik z Juventusu Turyn. Zambrotta z Ramosem na środku, Van der Sar na bramce, Alba na lewej obronie. No tutaj tylko Mendiego mógłbym w sumie jakiegoś lepszego polecić. Albo Juriego Benrisie, czy jakoś tak, nie wiem, jak on się nazywa, ale tu ewidentnie pasuje, obojętnie jaki lewy obrońca z La Ligi, więc albo z Hiszpanii, ale tutaj bym nie bawił się i wrzucił zwykłego Mendiego. Jest Paweł Nedved, pewnie tutaj sobie fajnie radzi, no, jak grasz nim, to pewnie jest dobrze. Del Piero i nie wiem kto to. Nie wiem kto to naprawdę po prawej. No przepraszam, ale nie wiem kto to jest. Ale no pewnie jest dobry. Acuña już w ogóle z upgrade'em mocnym. To już troszeczkę wcześniej ten składzik był dodany, ale bardzo mocny upgrade tego Acuni, także Cox karta. Jest Di Maria, fajnie, bo też lubię tego zawodnika i miło jest go widzieć. No i Paul Pogba, zapewne w in-game jest to jakoś inaczej ustawione, ale bardzo fajnie jest to zrobione. Znowu nie ma tych nakokszonych kart Neymara, Mbappe czy innych tam Ronaldów, czy Renato Sanchezów specjalnych, ale jest ten składzik bardzo fajny, bardzo fajnie to wygląda, ładnie jest to połączone, nie ma typowych kart. Więc daję tutaj ofensywną dziewiąteczkę, no i jest to ostatni składzik, jaki dzisiaj oceniliśmy. Także w tym materiale to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej oceniania składów, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie o tym w komentarzu. No jeżeli nie wysłaliście swojego składu, no to możecie go wysłać na naszym Discordzie, do którego link macie w opisie, na kanale Składy Widzów. A ja się z wami żegnam, na razie.